Jesteś najpiękniejszą kobietą na świecie. Chciałbym być z tobą do końca świata. Ale my nie możemy być razem. Jestem androidem. Powiedziałeś jej, że jesteś androidem? Coś musiałem. A masz laser w oku? Wyjdź na parapet i do gołębi postrzelaj. To dlatego Maryla się wyprowadziła w 20 minut. Lucyna już dała ogłoszenie, że mamy do wynajęcia pokój? Tak. Ty. A ta twoja nowa... Aga. Aga. No właśnie. To ona by się nie chciała wprowadzić? Stary, my się znamy dopiero 3 tygodnie. Ona przyjeżdża, zobaczy jak mieszkasz. Zjemy dobrą kolację. Chociaż. Bo jak ona się dowie, że ty jesteś androidem, to... Nie wiem. Ona może mieć uczulenie na śrubki. I tam, że ja pierniczę, ty. To trzeba mieć wyobraźnię, ale dobra. To są twoje sprawy. Skoczyłbyś mi po browarka. W kuchni jest. Okej. Ale Andrzej, no bez stawania. Samą rękę wyciągnij na sprężynce, co ty? Weź skocz już, co? Ja się nie wypominam twoich wpadek z Lucyną. A wiesz dlaczego? No. Bo ich nie ma. A w zeszłym roku jak zapomniałeś o jej urodzinach? Już mówiłem, nie zapomniałem, tylko przeniosłem ją na następny dzień. No bo ci wieczorem zrobię awanturę, że zapomniałem. Andrzejku, miarkuj słowa proszę, tak? Nie zrobiła mi awantury, tylko po prostu, jak zwykle miała okres. Poza tym zastosowałem amerykańską metodę szokową, o której się wtedy wszystkie portale psychologiczne rozpisywały. Ty i te twoje portale. Lepiej byś jakiś założył. Metoda szokowa. Tak zwana szok metod. Specjalnie zapomniałem o jej urodzinach, żeby wzmocnić przeżywanie. Żeby te urodziny były niezapomniane. I co? Były. No, no. Do dziś ci je wypominam. Marek, gówno prawda. Po prostu zapomniałeś. A jak pojechałeś z nią do jej rodziców na wieś i się po pijaku zżygałeś Azorowi do budy? Chciałeś to potem zwalić na kury, że się niby mszczą na psie. Andrzej! A te opony to tutaj długo będą leżały? Jeszcze kilka dni. Mówiłeś tak w lipcu. W zeszłym roku. Ja myślałem, że szczytem twojej głupoty była Dorota. Biedna babka. Co ty wtedy powiedziałeś? Że nie możecie być razem, bo co? Bo jesteś śmiertelnie chory i umierasz. Pamiętasz? Nawet pogrzeb zorganizowaliśmy. Po roku cię spotkała w spożywczym. Mało zawału nie dostała. Ty, a co ja miałem jej powiedzieć? Przecież jej tak strasznie śmierdziało z ryja. Całą wiosnę przechodziliście. No, przecież wiesz, że jestem uczulony na pyłki i katar miałem. To jak przeszło, to trzeba jej było powiedzieć, nie? Ale co? Sorry, Dorka, ale wali cię z puchy? Jakąś aluzję rzucić, Andrzej? Cześć, Dorka. Ty! Wiesz, że są ludzie, którzy jedzą psie gówno? A, wiesz. Andrzej, ty się po prostu nie potrafisz rozstać z kobietą tak zwyczajnie, po ludzku, powiedzieć jej, co było nie tak, co jest nie okej, gdzie jest błąd. Zawsze, jak pojawiał się jakiś kryzys, wymyślałeś sobie jakieś głupie wytłumaczenie i uciekałeś. A nie pomyślałeś, żeby powalczyć? Że takie jest życie? Że... Po chwili fantastycznego zauroczenia przychodzi moment, w którym euforia gaśnie. Nagle orientujesz się, że wszystko, co robisz, to jest to samo. Z tą samą osobą. Praca, dom, TV. Praca, dom, TV. Jak myślisz, co trzeba wtedy zrobić? Urozmaicić. Dobrze. Czyli? Kwiaty. Kwiaty. Kupisz kwiaty i co? Praca, dom, TV, kwiaty. Praca, dom, TV, kwiaty. Raz, drugi, trzeci i rutyna. Co wtedy? Ślub. Jakoś tak mi się wyrwało. Swing. No co ty?
Kojarzysz? Kojarzę. I co ty na to? Czemu nie? Wiesz, iść to ma pomoc? Dużo trzeba tańczyć? Andrzej, myśmy się chyba nie zrozumieli. Andrzej. Aha. Swing. No. Ale nie, że tańczysz, Andrzej. Swing. Ale co? Dużo ludzi uprawia seks. No tak. Ale nie, że w ogóle, Andrzej. Ta sofa. Fajna, nie? Sympatyczna, przyjazna, miła, mięciutka. To wyobraź sobie, że na tej sofie siedzi 7 osób. I one wszystkie tutaj... Co, ty masz jakiś atak? Cię pieprzą wszyscy na tej sofie i co to wtedy jest? Burdel. Nie, Andrzej, to jest właśnie swing. Wow. To się Glenn Miller musi w głowie przewracać. Co? Nie ważne. Ty, ale co to ma wspólnego z rutyną? Nic. I o to właśnie chodzi. Zero rutyny. Swingujesz i ratujesz związek. Moment. Chcesz mi powiedzieć, że jak się będziesz pieprzył na tej kanapie z 6 osób, to nie będziesz miał kryzysu w związku? A Lucyna o tym wie? Andrzej, nie demonizuj, dobrze? Nie z 6, tylko kameralnie. W 4. Poza tym nie ma opcji, żeby nie wiedziała. Przecież będziemy tu wszyscy. Ty, ja, Aga i Lucia. Kto? Lucia, moja dziewczyna! Mieszkasz z nią od roku, człowieku! Chyba mógłbyś już skojarzyć! Marek, czy ty się dobrze czujesz? Czy ty chcesz zaciągnąć mnie i moją nowo poznaną dziewczynę, której nawet na oczy nie widziałeś? Tutaj, na tę sofę, żebyśmy się razem z tobą i Lucyną... Swingowali. Swing, to chwila, nowe miejsca, nowe osoby, nowe doznania. Ty mnie po rękach całuj. Ty mi dziękuj, że ja ci chcę tu Agę ratować. Że się martwię o to wasze ziarenko wspólnego bycia. Że ten być jest dla mnie tak ważny, że ja poświęcam swoją i Lucyny intymność, żeby go podlewać. Żeby rósł, kwitł. Żebyście się stali takim dębem, Bartkiem polskich par. Marek, ja nie chcę być żadnym dębem. Andrzej, nie pozwól, żeby jego korzenie nadgryzła ci nutria rutyny. Nie, to nie. Marek, no spokojnie, no. Po prostu czuję się trochę niepewnie. Co się zaperzasz? Agę znam krótko. A jak mnie wyśmieje? Nie przeczę. Ona lubi się zabawić. No? Ja wiesz, on lubi się przebierać. Raz wymyśliła taką fabułę, że ona jest studentką, a ja jej profesorem. Albo, że jest znaną kajakarką, a ja jej sternikiem. Taki swing to jest wyższa szkoła jazdy. No przecież ona może pomyśleć, że jestem jakimś zbokiem. To znaczy, że nie jest dla ciebie. Że nie potrafi się poświęcić dla związku. Że nie jest twórcza. Że jest nudna. Jest nowa i bardzo dobrze. Lepiej się przekonać teraz niż później. Lepiej od razu rzucić ją na głęboką wodę. Jeśli to jest ta, to sobie poradzi. Ale jak ty to sobie wyobrażasz? Że co, że przyjeżdża dzisiaj Aga i co ja jej mówię? Cześć, słuchaj, więc tutaj mieszkam, tam jest kuchnia, tu jadalnia, tu sofa, o, a na sofie siedzą moi nadzy przyjaciele i współlokatorzy Marek i Lucyna. Dzień dobry. No, a teraz się rozbieraj, będziemy wszyscy wspólnie ratować nasz związek? Nie, lepiej jak jej za miesiąc powiesz, sorry Aga, ale nie możemy być razem, bo właśnie do mnie dotarło, że ty jesteś z Wenus, a ja z Marsa. I to bez sensu, taki kawał codziennie dojeżdżać. Kobiety to jeszcze okej, no. Ale my? Na Golasa? Że się kotujemy na tej sofie?
Andrzej, my nie, kumpolku. My będziemy się mijać jakoś, przekręcać, żeby nic nie było. Jak się mijemy, to sobie piątkę przybijemy, pogadamy coś o sporcie. Gdzie my, no Boże Święty, żeby dziewczyny miały frajdę. Czy to o nie chodzi tak naprawdę? Czy ja nawet się przyglądać nie będę? Sobie powsadzam w okulary jakieś czasopisma, coś poczytam. Byś mi opowiedział, jak reprezentacja? No jasne, że tak. Ty. Ale one się nie przyznają. Do czego? Do tego, że lubią. Że chcą. Trzeba je przekonać. Zostaw to mi. Ty za to kupujesz gadżety. Gadżety? No gadżety. Takie na pierwszy raz, wiesz, żeby się poznać, pobawić, wyluzować. Gadżety. A jakie? Kajdanki. Kajdanki. Maskę lateksową, taką na twarz. Ta, co była w tym. Who's your daddy? Dokładnie. Dmuchaną lalę. Taką, wiesz, zdziwioną. Lala. Nie śpiewaj, tylko notuj. Sztuczny penis. Sztuczny penis? No, taki w razie co? Wiesz, gdyby któryś z nas przysnął albo skoczył po browarka? Taki backup. Sztuczny penis. Dobrze mieć w odwodzie. No dobra. A duży? Ja wiem. Taki? Taki? Gdzie tam taki? Taki był! Taki szczupak, rozumiesz? Cześć, Andrzejku. Cześć. A ja sam, bez podbieraka. Cześć, Lusia. A co ty tak wpadasz bez pytania? Chcesz nas nakryć na czymś, co sobie w tej głowie uzdrałaś, czy co? Chora jesteś? Okres masz? Świnie twoje moje co pozdychały? Do domu wchodzę. Chyba mogę. Oczywiście, że tak. Tylko po co tak napadać? Po co tak się czaić za drzwiami jak gestapo? Może u was na wsi tak się wchodzi do kurnika, żeby lisa dopaść. Ale czy ty tu widzisz jakieś grzędy? To ja lecę, tak? Jedziesz po Agę? No, właśnie odbiorę ją z dworca, bo przyjeżdża. Kupię parę rzeczy. Co jeszcze mam kupić? Gumy. Jakie? Jakieś owocowe. Dużo. Na razie. I pamiętaj o szczupaku. Szczupak. Sztuczny szczupak. W takim razie co? Taki w razie... Taki backup! Taki backup! Andrzej... Ha! Backup! No to pewnie, no backup sztuczny taki w razie co? No, dobrze, to ten, to na razie. O, Andrzejku, jak będziesz w Rybnym, to weź mi kup 4 filety z dorsza, dobrze? Cztery filety z dorsza. Weź ty mi kup w Rybnym. Aha, dobra. Jejka, co się dzisiaj z Andrzejkiem tak nie można dogadać? Pewnie się stresuje, że ta jego nowa przyjeżdża. Wiesz, wspólna kolacja. Pierwsze lody za płoty. Koty. Koty za płoty. A co będzie na kolację? Ryba. Sałateczka dla misioczko. Żadnej czerniny, ozorków, żołądków? Nie, no przecież nie lubisz. Zresztą ja też nie. Dobra, dobra. Nigdy nie wiadomo, kiedy się ta twoja wiejska natura obudzi. O Boże. Nie bożuj mi tu, Luśka, bo sama wiesz dobrze, że jesteś skąd jesteś i już nic z tym nie zrobimy.
Czasami sobie myślę, że zamiast szynki to byś tak sobie położyła na kanapkę. Pół świni na surowo zjadła. Nie popiłaś smalcem. Widzisz? Masz sobie coś z wilka. Leć za watachą, leć. A wiesz, że amerykańscy naukowcy stwierdzili, że każdą parę co 7 lat nachodzi kryzys? No i? No i? Ten rok jest naszym 7. Kryzys czai się za rogiem. Marek, czy ty tak dla odmiany w tej swojej pracy, zamiast siedzieć ciągle przy internecie, mógłbyś czasami popracować? Oho. On się nawet nie czai. On już tupta. Marek, co się stało? Nic. Marek. Nic. No, Marek! Oj, bo... No, bo... W takim kurniku to wiesz, jak jest? No, kto miałby lepiej wiedzieć? No to w takim kurniku jest jeden kogut. I dużo kur. I one wszystkie znoszą jajka. Czyli co? Natura nie może się mylić, no. O, albo buldog Marciniaka. Kojarzysz? Ten taki brzydki, co się ślini. Nie mówi nam dzień dobry. Aha. No, no to jego buldog krzewi geny czempiona po kraju. Czyli ty chcesz mieć psa czy kury? A co ty myślisz o Andrzeju? Bo ja tak sobie dzisiaj z nim siedzę, wiesz. Gadamy o rybach, o śmigach, no, męskie sprawy. I tak mu się bliżej przyjrzałem i ci powiem, to naprawdę fajne ciacho jest. Zgrabniutki taki. Buźka niczego sobie. Dupeczka jak orzeszek. Jesteś gejem? Co? Duśka, Boże, zwariowałaś? Nie podoba ci się Andrzej? Nie, no wiesz, no... No to jaki ze mnie gej? Po prostu stwierdzam fakty, tak? Nazywaj mnie estetą, pięknoduchem, ale nie gejem. A zresztą, jak ci się tak Andrzej podoba, to może chcesz się z nim przespać, co? Widzę to zakłopotanie, Lucyna. Widzę to, mnie nie oszukasz, rozumiesz? Ja cię tak kocham, ale my nie możemy żyć z twoimi fantazjami o Andrzeju. Ty musisz przejść katarzis. Katarzis, Lucia, nie że kichasz. Musimy to zrobić jak najszybciej. Jak chcesz, to może być dziś, po kolacji. Lucia! Sam Andrzej może nie wystarczyć, rozumiesz? Agę zaciągnijcie. Kochamy się, wszystko dla ratowania naszego związku. Jak katarzis, to takie, że hej, żeby wszystko wyrzucić, żeby nic nie było. No dobrze, no... Jeżeli tylko tego pragniesz, to ja też będę. Przecież cię kocham. Marek, czy ty chcesz uprawiać grupowy seks? Ja? Lucyna, ty normalnie jesteś śmieszna, normalnie. Flippy flappy Lucyna. Gdzie ja, kurde, komiku ty. A, Lucia, normalnie. Andrzej chce. Andrzej? No, Andrzej, Andrzej. Tylko wiesz, nie dla siebie. Nie dla siebie, a dla kogo? Dla kogo, dla kogo? Wiadomo, dla kogo. Aga to demon. Co? Wiesz, niby spokojna, sympatyczna dziewczyna, ale jak ją najdzie, to wulkan! Ty wiesz, co ona przy kolacji robi? Ona ci zwykłego schaboszczaka nie doje. Jak ją najdzie, to... Demon w lędźwiach. Raz, drugi, trzeci, dopiero wtedy może spokojnie dojść z chaboszczaka. A pod prysznicem co wyczynia? Sama? Ja ci nie będę mówił. Aż kabina huczy! Ting ze ścian! Seksualny Armagedon. Jedyne, co ją może na dzień, dwa, uspokoić, to... Swing. Tańczy? Grupowa akcja. I Andrzej poprosił mnie jako swojego najlepszego przyjaciela,
Czy byśmy nie mogli im pomóc? Posiedzieć na tej sofie, wiesz. Pogadać, pośmiać się, potegesować. Ten teges z tym, tamta, wiesz. Tamta z tamtą teges. Takie zategowanie tego tegesa. Wiesz, niby to jest nasz przyjaciel, ale... Ja... Nie wiem. Wiesz, niby to jest tylko teges. Ja nawet nie potrafię sobie tego wyobrazić, na co? Oni tu przychodzą, tak, w dwójkę, siadają na tej na mojej kanapie i że zaczynają się kotłować? I że my niby z nimi, że razem, że ty i ja i... Lusia! Przecież my możemy udawać. No pewnie, że tak, Lusia, my nie, głupolku. My tylko zamarkujemy, że niby bogowie swingu i tyle. Lusia, Andrzej to jest nasz przyjaciel, tak? Mhm. Oni się kochają z tą dziewczyną. No tak, ale przecież ona jest... Ale to jest miłość. Ratujmy tę miłość. Lusia, tak trzeba. A gdzie ty idziesz? No jak, gdzie idę? Po seler. Seler? No, seler. Afrodyzjak. Tak, banany, goździki, małże. O. I weź zadzwoń do Andrzeja, niech on w tym rybnym kupi małże. Dużo małże. I dużo selera. Jest! 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 Sus! Skurcz! Dam radę. Rozciągnę. O co chodzi? Kadzidełka są w łazience pod lustrem. Spoko. No cześć, Andrzej. Lucyna jest po jasnej stronie mocy, wyobraź sobie. No jak? No chwilę, moment ją robiłem. Wiesz, powiedziałem, że wszyscy miastowi tak robią, że teraz to jest trendy. No, właśnie poszła po seler. A ty byłeś w sklepie? A sztucznego szczupaka masz? No tego w razie co? No to dobrze. A jak tam zagą? Spokojnie, Andrzej, nie stresuj się. Jeszcze wyjdzie szydło z worka. No, ale jak tam, widzieliście się już? Odebrałeś ją z dworca? No to dawaj, żeby nie musiała czekać. Aha, małże kup. Jak będziesz wracał. Małże! Już ja wiem po co. Taka niespodzianka będzie. Niespodzianka, taka wiesz, rozpalająca. Na razie. No co jest, Andrzej? Jak to nie ma? PKS przyjechała, jej nie ma? Dzwoniłeś do niej? Adres zna? No to spokojnie, Andrzej, wyluzuj się. Pewnie się minęliście. Taksówkę wzięła. Czekaj chwilę. Co? Pewnie w swoim telefonie. Słuchaj, ty się nie przejmuj. Jak ona przyjdzie, to ją wiesz. Zagadam. Co? Jasne, że zaczekamy na ciebie. No. A, Andrzej? Tylko małże kup. No, na razie. Cześć, to ja. Cześć. Agnieszka.
No witam. Marek. Ale jak chcesz, możesz mówić Mark albo Marko. Ja jestem poliglotą, załapię bez obaw. Musieliście się minąć z Andrzejem. Ale już tu jedzie, także bez obaw. Lucyna na dole w sklepie kupuje seler. Lubisz seler? Może być. A na przykład z bananami i małżami? Że lubicie eksperymentować w kuchni, tak? Oj, tam wiesz, nie tylko w kuchni. Cwaniaczek. Kojarzysz amerykańskich naukowców? Ale wszystkich? Nie, no. Czołowych. Aha. Z czołowych, no to jest taki Chińczyk. Mm-hmm. Taki Hindus. Mm-hmm. I taki... No ha, też. Halibut. Właśnie. Bzdurka. Halibut to przecież ptaszek jest. Oj, Agula, Agula. Mi się wydaje, czy ty jesteś taka lekko... spięta. Nie jestem spięta. Jestem trochę zdenerwowana, bo zostawiłam sklep bez opieki na długo. Sklep? Z dewocjonaliami, tu na rogu. Z dewocjonaliami? O, ty! Dewocjonal... Ale! Mocne to. Naprawdę dobre. Ty kokietko, ty. Ty kajakarko ze sternikiem. Spokojnie, zaraz przyjdzie Andrzej, Lucyna zrobi selera, wszyscy się rozluźnią. Ten seler to jest jakaś taka strasznie ważna sprawa, tak? Właśnie do tego zmierzam. Słuchaj. Nie! Drogi Marko! Tak, to ja. Hello. Ja nie wiem, czy ty masz tak zawsze, czy po prostu te kadzidła ci się tak rzuciły na mózg. Ja jestem tutaj po to, żeby zdecydować, czy chcę się tu wprowadzić, czy nie. I nie ukrywam, że po takim wstępie to już jestem prawie pewna, że nie. Ale może jakoś uda ci się zatrzeć to obleśne wrażenie, jakie na mnie wywarłeś kilkoma zdaniami o tym, jak wam się tutaj żyje. Bo chociaż nie widziałam krzyżyka nad wejściem, ani nawet resztek napisu KMB na drzwiach, to nie ukrywam, mieszkanie jest ładne i bardzo mi się podoba. Widzę, że Andrzej nie ma łatwo. No dobrze, Agula, no dobrze. Das mieszkanie. Jest bardzo sympatyczne, są trzy pokoje, jest kuchnia, łazienka, salon. W salonie sofa. A propos. Jak myślisz, ile na tej sofie może tak sobie siedzieć osób i się tarzać? Naraz. No właśnie, jeszcze nie wiesz. Cześć, jestem Agnieszka. Miło mi, Lucyna. O, lubisz seler? Lubi, lubi. Znowu ten seler. Pewnie wolałabyś schaboszczaka, co? No, gdzie jest Andrzej? Andrzej, gdzie jest? Minęli się, zaraz powinien być. Czy ja mogę wreszcie obejrzeć mieszkanie? Oczywiście. Czuł się jak u siebie w domu. Tylko mi prysznicem nie majtaj, bo i tak już jest to bluzowane. Nie zamierzałam. Dobra, dobra. A jak sąsiedzi? Dobrze wam się z nimi współżyje? Jeszcze nie próbowaliśmy. Szkoda. Integracja w bloku jest najważniejsza. Teraz to pewnie poszła szukać miejsc. Jakich miejsc? No miejsc. Stół w kuchni, wanna, zlew, schowek na miotły. Luśka, nie przesadzaj. Jaki schowek na miotły? Co ty gadasz? No taki ciasny i ciemny. Taki... Przecież my nie mamy schowka na miotły. O, pewnie to ją zaboli. Od wejścia ją nosiło. Widziałeś to?
O sąsiadów wypytywała? I się obawiam, że ta nasza czwórka jej po prostu może nie starczyć, ty. A jak ja mam dzwonić po Marciniaka? Albo po starą Zgorzelową? Ja nie dam rady, no. No, jest ostra. Wiesz, że ona ma fantazję, że robi w dewocjonaliach? Co? Tak. W dewocjonaliach? Nie, Marek. Jak w dewocjonaliach? Nie wiem, ale jak w dewocjonaliach? Skąd jak, pan wiedzieć? Jak ty sobie to wyobrażasz? Ciszej mów, bo ja jak widzę, usłyszy, to dopiero będzie, rozumiesz? Weź się dasz, Lucyna! W dewocjonaliach? Tak, w dewocjonaliach. I co z tego? No trudno, tak? Takie ma fantazję. Lucia, nie dam Andrzej, rady. Widziałaś tę dziewczynę? Chora, biedna dziewczyna. Oni się kochają z Andrzejem. Pan. Musimy im pomóc, rozumiesz? Andrzej, to jest nasz przyjaciel, oni się kochają, to jest piękne uczucie. Ty chcesz to zepsuć? Ja jestem przy tobie, Lucia. Myślisz, że dam radę? Luśku, ja jestem przy tobie. Nic ci nie będzie. To może ja pójdę, obgotuję ten seler. Bardzo dobrze. Przecież ona jest teraz tam w kuchni. Co będzie, jak ona mnie zajdzie od tyłu? To i zacznie opowiadać o trzodzie chlebnej. Dobra. Albo po prostu od razu jej palnę. Bardzo tu ładnie. Szkoda tylko, że nie ma schowka na miotły. Można by tam sadzić co nieco. Sadzić? No to co? To ja się będę zwijać, bo seler czeka. O, ja już jestem spóźniona, także bonjour. Marek, sztućce! Dlaczego Lucyna się tak dziwnie zachowuje, jakbyśmy w ogóle nie rozmawiały? A o czym rozmawiałyście? W sumie to o niczym konkretnym, tylko że jest wolny pokój i że mogę go obejrzeć. Wolny pokój? To ty nie chcesz spać z Andrzejem? Wolałabym nie. Ale co, macie jakiś problem? Kto? No ty i Andrzej. Chyba ci nie mówił, że jest androidem. Androidem? Musisz na niego uważać. On tak ma. Marek, pomóż mi z tym selerem. Ale tobie tego na pewno nie powie. Także nic wam się tam od razu nie rozpadnie. Wszystko będzie dobrze. On przyjdzie, sobie pogadacie. A tymczasem... Seler wzywa. Seler. Rozkoszny książę nocy. Cześć. Cześć. Aga. Agnieszka. Andrzej. Miło mi. Andrzej? Wow. No, dobrze, że wreszcie jesteś. A, lubię seler. Aha. No to super. A ja piłkę nożną, komiksy, Gwiezdne Wojny. O, bo koledzy, no tak. Czad. Przepraszam. Cześć, Aga. Tak, dzwoniłem, bo chciałem się dowiedzieć, gdzie jesteś. Spóźniłeś się na tamten PKS? No to super. Nie, to znaczy... Nie, to... Aga. Agatko, to było, bo to nieważne po prostu jest, wiesz? To nieistotne. No bo i tak byśmy się nie mogli spotkać. Bo mnie waran obślinił. Taki wielki dzisiaj po prostu złapał mnie za łydkę, liznął. Po prostu ja teraz cały ropieję. Mam zgniliznę. Dziewczyna, ja umieram. Nieistotne.
Aga, halo? Aga, nie słyszę cię. Tracę zasięg. Tracę strasznie. Kto to był? Pomyłka. Ale wszystko w porządku. Na maksa. Bo Marek mówił, żeby zaczekać na ciebie. No to jak już jesteś, to nie wiem, no to pogadamy o cenie? Ha. Czyli to ty jesteś tą rozpalającą niespodzianką. Kurczę. Marek to ma łeb. No, ja bym nie wpadł na to, żeby załatwić profesjonalistkę. No, przecież razem będzie raźniej. W takim razie, te małże są chyba dla ciebie. Nie będziemy się w nich tarzać? Nie. Okej. Styki ci się palą. Tak? Ale to nic, bo w ogóle nie dymi ci się głowa. I w ogóle wyglądasz jak normalny człowiek. Oho. Dzięki. Ale przyznam, że ty też wyglądasz dość zwyczajnie. Ja zawsze myślałem, że się będę brzydził takiej dziewczyny jak ty. A tu... No, przeciwnie. A ja myślałam, że będziesz mieć telefon w dłoni. Taki w ręce wbudowany, jak na filmach. I będziesz wybierać numer telepatycznie, będziesz sobie tak przykładać do głowy i rozmawiać tak do ręki. A ja wyglądam na japońskiego turystę? Nie. Ale tak sobie zawsze wyobrażałam androida. Ha. Czyli to o to chodzi. Widzę, że Marek ci już wszystko nagadał. A co nagadał? To nie jest prawda? No proszę cię. A. Także ten... Mogę zapytać o twoją pracę? No, pewnie. To musi być dziwne, co? Czy ja wiem. Od jak dawna jesteś w branży? Praktycznie od dziecka. O kurczę. Nieźle. A dużo masz klientów? Sporo. Nie dziwię się. No, lata praktyki. A kim oni są? Przeważnie starsze panie. O fu. Nie chciałaś się stamtąd wyrwać? No chciałam, ale nie za bardzo mogę, bo to jest interes mojej mamy i ona sama by nie dała rady. Przecież jak jest pielgrzymka, no to my robimy non-stop, na dwie zmiany. Okej. Okay. Dziękuję, wystarczy. Wiesz, ja już... Nie, przepraszam, ja nie chciałam cię zanudzać. Nie, nie zanudzasz, tylko po prostu... Okej. Okay. Dobra, to porozmawiamy o cenie. Konkret. Ale to chyba z Markiem, wiesz, bo on to wszystko organizuje. Aha, ale on mówił, że z tobą, to nie wiem. Ze mną? No. Ha, no dobra, no. No co, to liczymy za godzinę. Nie, no to by było bez sensu. Zazwyczaj się liczy za miesiąc. Za miesiąc? No. Kurde, no dobra. To nas by interesowała jak najmniejsza suma. Super, mnie to odpowiada. Tak? No. No dobra, no to... To co, to... Trzy. 300? 300? No, nam to pasuje. Mnie też. Tak? No to super, to jesteśmy dogadani. Ty. Ty jak jesteś? To ja sobie już dotknę, co? O, widzę, że moje gąbeczki już gruchają. Widzisz, Andrzejku? Mówiłem, że wszystko się ułoży. A tam są zakupy. Wiesz, bo ja byłem w tym sklepie i tam zrobiłem, więc są. Bardzo dobrze. Co tam? A tak sobie gadamy z Agnieszką o pieniądzach. O jakich pieniądzach? Za wynajem. Muszę wiedzieć, ile chcecie za wynajęcie. Aga, żadnego wynajmowania.
Nie było mowy o żadnych pieniądzach. Marek, zwariowałeś? Przecież ona musi z czegoś żyć. Przecież jej palcem nie tknę, jak ona nie będzie miała zapłacone. No co ty, miesiąc swingu za darmo. Miesiąc? Swingu? Ej. Zaraz. A wy mnie macie za jakąś nauczycielkę tańca? Coś ty, Agniecha. Z tyku, wiesz, normalną, fajną dziwkę, nie? O, Andrzej. Chyba związek ci się sypie. Co ty powiedziałeś? To już android byłby lepszy. Za kogo ty mnie masz? Seller! Sram na wasz seller. Pieprzcie się wszyscy! Oho, zaczyna się. Przepraszam, nie chciałem cię urazić. Wyrwało mi się, bo chciałem powiedzieć prostytutkę. Andrzej, mistrz wyczucia i taktu. Ty prostaku! Ty świnio! Ty gnido! Ty szmato! Stara babo! Ciebie co, Lucyna, napadło teraz? Ty chamie! Nic. Myślałam, że zaczęliśmy. Fajne to jest. Ty generuchu! Ty gnoju! Ty kiełbaso zardzewiała! Ty podłamendo! Nie mów tak! Ty szopo! Ty poganinie bez krzewika nad wejściem, ty! Ty krzywa baruwo! Ty maślaków w liściach! Ty grecie bez uszu! Ty karykaturą faceta! Ty wiejska krowo! Ty stara małżo! Coś się stało? Krzycz mi o małżach. Co? Krzycz mi o małżach! Zdejmij mi jak palung! Małżaj mi trowie mariańskie! Maślaj mnie ośmiornicą! Zróbmy to na ławce śledzi, tak! Rostaj mnie łososiem! Maślaj mnie ośmiornicą! Będę twoim glonojadem, obłożę cię algami! Obłożę cię algami, a potem będę ci wkładać kremetki do nosa! Andrzej, no! Weź tę dziewczynę! Wyciągnij na brzeg! A potem... Proszę wyjść z wody! To może zasiądźmy do selera. O. No to co? Smacznego. Ale wyborny seller. Dziękuję, kochanie. Genialny. Mm-hmm. Najlepszy seller, jaki w życiu jadłem. Bajka. To włoski seller. Z działki. Ale włoszczyzna. Ale czuć taką jakby sycylijską nutę. Selero, la 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 la. 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 Selero. Po prostu dobry seller. Pewnie wolałabyś małże. Albo schaboszczaka. Albo schaboszczaka. Słyszałam, ale nie jadam mięsa. Ja chyba muszę już iść. Hej, zaczekaj! Ten seller w ogóle nie zadziałał, no. Poczekaj, ale... Ja przygotuję to małże. Nie dojadłaś selera, Lucyna się nagotowała. Andrzej, ona zawsze tak ma? No zaczekaj. Lucyna teraz nagotuje tych twoich... Wiesz. No, ja pójdę po wino, pogzimy się troszkę, zarobisz parę groszy i pójdziesz. Pogzimy się? Ty, ktoś mi może wreszcie wytłumaczyć, o co tu w ogóle chodzi? Może niech zrobi to twój facet. Andrzeju? Ale to nie jest mój chłopiec. Jak to?
Ja pierwszy raz ją na oczy widzę. Przecież to jest Aga. Aga, tak. Ale Agnieszka, a nie Agata. Andrzej, do mnie. Kto to jest? Nie wiem. Myślałem, że zamówiłeś dziwkę. Ja? Dziwkę? A po co? Żeby nam było raźniej. Na Sofię. To już nie wystarczą cztery osoby, to ty już chcesz dziwki na raźniej, tak? Właśnie cztery wystarczą. Zerwałem z Agą. Jaką Agą? No tą, co jeździła PKS-em. Kiedy? Codziennie. Kiedy zerwałeś, idioto? No, jak zadzwoniła. No, powiedziałem jej, że nie możemy być razem, no bo tam... Bo? Tak ja powód podałem. Bo co? Pogoni cię wyżą mutant? Więc to nie jest dziwka, tak? Nie. Przynajmniej z tego, co mi wiadomo. To jest dziewczyna, która pracuje w sklepie z dewocjonaliami na rogu. Chciała u nas wynająć pokój. Podoba ci się? Na maksa. Świetnie. To może się jeszcze uda uratować wieczór. Co ty chcesz dalej swingować? No, a ty nie? Teraz to dopiero jest powód, Andrzejku. Teraz to trzeba ratować ten związek, który się jeszcze nie zaczął. Żeby się nie skończył, zanim się zacznie. Andrzejku, pre? Rutyna. Prewencja. Aha, i żeby się Lucyna o niczym nie dowiedziała. Ty. Obiecujemy, że teraz będzie już wszystko najnormalniej w świecie. Tak? Tak. No. Musisz jedynie udawać dziewczynę Andrzeja. Co? Mhm. Bo to jest bardzo ważne dla Lucyny. Bo ona jest ze wsi. Z takiego domu, z tradycjami. Taki dom narodowy. I oni tam krzyczą. Jakieś patriotyczne hasła, typu bagnet na broń. Śpiewają hymn do obiadu. Czwórkami chodzą na Westerplatte. O, a na Wigilię zrobili rekonstrukcję stracenia Trauguta na Cytadeli. Taki konserwatywny dom. Ultrakonserwatywny. Tam się nawet kury nie mogą nieść bez ślubu. No właśnie. I chodzi o to, że według Lusi nie godzi się, aby w jednym domu mieszkali facet i kobieta w ogóle ze sobą niespowinowaceni. Bo ty chcesz tu zamieszkać, prawda? Tak. No właśnie. Więc teraz chodzi tylko o to, że do wieczora poudajesz dziewczynę Andrzeja, wieczorem podpiszesz umowę najmu i Lucyna ci będzie mogła naskoczyć. Ale co dokładnie miałabym robić, bo ja... No i tam... A jak... Dobrze pójdzie, to wieczorem podpiszesz i z bani. Dobrze. Ale żadnych całusów. I żadnego obciskiwania. Aga, będę niewinny jak konik morski. Andrzej? Ani słowa. O konikach? A o dżokajach? Andrzej? Świetnie. W takim razie ja lecę pod prysznic, a ty czuj się jak u siebie. W końcu zapowiada się bardzo miły wieczór. Jak mawiał piękny Lolo 20 na forum, zarypiaście! To ja skoczę po winko. Że nie mamy schowka na miotły? Nie! Nie ma to jak dobrze ubrany welon, co? Bagnet na broń.
Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Może ty musisz usiąść? Spocznę. Aczkolwiek wolałabym krwią własną zapisać historii polskiej karty. Czyli fotel. No to co? Jak tam? Super. Jest bardzo fajnie. Siedzę sobie tutaj i jest sympatycznie. Jestem dziewczyną Andrzeja. Aha. I bardzo szanuję Trauguta. No bo wiadomo, że Traugut to był niezły gość. No. No ba. Szkoda, że go stracili. O tak, wielka szkoda. Jak ja wtedy płakałam. Ale wiesz co, mówiłaś o Andrzeju. W porządku? Wszystko? Tak, super. Jest świetnie. No jak między chłopakiem a dziewczyną, bo on jest moim chłopakiem. Chłopcem. A ja jestem jego dziewczyną. Bo wiesz, bo Marek mówił, że Andrzej to ci nie może dać rady. To prawda? Nie może. W ogóle. Kurczę. Nie może w ogóle mi dać rady. I po prostu nie wyobrażasz sobie, jak on nie daje rady. Ja sobie siedzę, po prostu patrzę na niego. On też siedzi, patrzy na mnie i ja nie daję rady. A przecież jest moim chłopcem. No tak, ale wiesz, z tego, co mówił Marek, to rzadko który by dał. Traugut by dał. No tak, wiesz, ja już pójdę do kuchni. Bo się pszczoły obudzą. Pysiak? Pysiaku, gdzie jesteś? Gdzie jest Pysiak? Pysiak! Pysiulku! Pysiulku, no gdzie jesteś? Gdzie jest Pysiak? No Andrzej, gdzie jest Andrzej? Andrzej zszedł. O kurwa. Zszedł po wino. Ach, ha! To ty weź mnie nie strasz, co? Ja myślałam, że on zszedł, a on zszedł. Jazda. Ej, ale on nie powinien chodzić w takim stanie. Wiesz, bo ja byłam w aptece, nie? I tam mi dali maść. Oni powiedzieli, że ona jest przeciwko ugryzieniom borsuka. Ty, ale na warany nie mieli, nie? Dobra, Lucyna, skocz szybko po jakieś opatrunki. Lucyna! Chyba musisz głośniej. Aha. Skocz szybko po jakieś opatrunki! To ja czegoś poszukam. Okej. Okej. Ona jedna i dwóch, duże cycki, płaski brzuch. Proszę bardzo, czy ja mogę w czymś pomóc? O, bo ja szukam Andrzejka. Się uparł na tę dziwkę, no. Dziękujemy bardzo, ale damy sobie radę sami, także do widzenia. Nie, no przecież ja mam maść. Maść? No maść taką do wcierania, zniknie mu zgnilizna. To Andrzej ma zgniliznę? No bo go waran obślinił. Andrzeja obślinił waran. No tak, jest taka miazga, nie? Bo on myśli, że umiera, z tego wszystkiego chce mnie zostawić, nie? No ale ja mam tą maść, to mu wetrę, to znowu będziemy razem, nie? Aha. Czyli to ty jesteś. Agatka? Dziewczyna Andrzejka? Hejka? Marek. Znalazłam tylko to. Dzięki, Lucyna! Wiesz co? Ja mam kuzyna na wózku. Ja wiem, co to znaczy nie chodzić, albo nie widzieć, albo nie dosłyszeć. Ja jestem z tobą, Lucyna. Jestem z tobą! Ale ja nie jestem Lucyna. Jestem Aga. Dziewczyna Andrzejka. Ech, Lucyna, co ty gadasz w ogóle? Nie dość, że głucha, to jeszcze schizofrenia. Czy ty już nie musisz iść spać, wziąć te swoje tabletki, a ty musisz iść, bo Andrzeja nie ma. Nie, ona mówiła, że on właśnie poszedł. Właśnie zmarł.
Nic się nie dało zrobić. Ten waran go chlasnął. To był moment. 3 sekundy, 4 sekundy. Kto by liczył sekundy, jak waran atakuje twojego najlepszego przyjaciela, tak? Językiem zamiatał cały dywan. Miał 2 nosy, z których waliły gluty. Strasznie trujący jad, pełno krwi. Nagle Andrzej zebrał się. Taki potworny pisk Andrzeja. Właśnie wracam z kostnicy. A włosy mam mokre od łez. Tylko, że ona powiedziała, że on właśnie poszedł po wino. No przecież mówię, no a jak zmarł, to potem w szoku poszedł po wino. Znasz Andrzeja, zawsze był nieobliczalny. Marek, co ty wygadujesz? Nic, Lucyna, nie zrozumiesz. Było tylko białe. Pysiak! Cześć, Aga. Pysiaku, zobacz, ja byłam w... Naprawdę porwali mnie obcy. I oni powiedzieli, że nie mogę być z kobietą. Bo mi wszczepią chipa. I będę potem spadał w przepaść, oni to będą rejestrować na tym chipie. I oni naćpają mi język i on będzie tak latał niekontrolowanie. Ha? Ty? A gdzie jest twoja rana od warana, co? Ha, waran. O! Co? Oła. Co oła? Boli. Pysiak, boli? To? To jest ta rana? O, tak. Pysiak, to ta zgnilizna cię boli, tak? Ale straszliwy, wiesz, boli mnie. Boli cię, Pysiak, Pysiak, pomóż się. To ta zgnilizna. No, wiesz co, Pysiaku, zobacz, ja mam maść dla ciebie, wiesz? Przecież to już za późno, ja umieram. Oj, super, żegnaj. Oła. Pysiak, co ty wygadujesz? Naprawdę. Pysiak, no. I nie mów do mnie, Pysiak. Aga, musimy ratować Andrzeja. Nie, nie ma mowy, ja nie będę brać udziału w tej farsie. Aga. A ta dziewczyna jest niewierząca. Ona go gania po całej Europie i chce mieć z nim dziecko. Ty chcesz, żeby to maleństwo żyło w grzechu, żeby nie miało chrztu, komunii, roweru? Chcesz? Jezu! Nie możesz nie ochrzcić dziecka! Lucyna, biło ci? Hanni! Anna! Zdrowie cię. Byłem na kursie. Kosmos. Co tu się wyprawia, Marek? A pani kim jest? Ja? To jest Agatka, dziewczyna Andrzejka, hejka. Agata, z kim ty rozmawiasz? Weź się, co jak to z kim? Z Lucyną? Przecież tam nikogo nie ma. Marek, co ty robisz? To pani jest Lucyną. Agata, dobrze się czujesz? Przecież tu nikogo nie ma. Ale Marek, co ty robisz teraz? Co to... Hej. Co jest? Beskitu, nie? Beskitu, wiem! Wy mnie wkręcacie, tak? Wkręcacie? No pewnie, że tak. Widzisz coś? Andrzej. Pustkę. Proszę bardzo. A ty? Lucyna? Lucyna? Jak ja cię zaraz spalnę, słuchaj. Tu są lepsze bioprądy. Ej, to jest jakaś gra, tak? Chciałbym, żeby to była gra. Wyczuwam tu obcy byt. Musisz mi szybko powiedzieć, co widzisz. Ty, no ja widzę wnerwioną laskę. Aha. Czy ona ma... ścierę? Ty, Beskitu, ma. Mówi, że nazywa się Lucyna? No. Co jeszcze mówi? Że ci zaraz nakopię do... Albo nie mów, wyczuwam negatywną energię. Już wiem. To duch starej Lucyny. Starej? No to ci powiem, kochanie, że dopiero teraz jest ta twoja równia pochyła.
kucharki poprzednich lokatorów została zaduszona ścierą przez Niemców. Stara! Ale nie tak bardzo. Lucyno! Nie gniewaj się, że opowiadam twoją legendę, ale nie mam innego wyjścia. Nie, no kochanie, przecież ja to świetnie rozumiem. Zastanawiam się tylko, jak wyjaśnisz na przykład to? Mole. Wielki jak pięść konia. Demolują cały dom, jak pędzą na pastwiska. Po niemieckie gadziny. Powiedz Lucynce, żeby się nie denerwowała. Powiedz, nie denerwuj się, Lucyno. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie w najlepszym porządku. No, i powiedz, że zapalę świeczkę na jej grobie, żeby odeszła w pokoju. O nie, kochanie, to ja pierwsza zapalę na twoim. Przestańcie! Ja już tego po prostu dłużej nie zniosę. Nie jestem żadną Lucyną. Jestem Agnieszka. Pracuję w sklepie z dewocjonaliami tu na rogu. I nie lubię selera. Ty faktycznie masz zryty beret. Chciałam wynająć pokój. Rozmawiałyśmy przez telefon dzisiaj rano. A, to ty. W takim razie ty nie jesteś dziewczyną Andrzeja. Nie. I wiem, że przy twoim ultrakonserwatywnym wychowaniu i uwielbieniu dla trauguta, o którym mówił Marek, to ja nie mam szansy na ten pokój, ale trudno. Ja mam dość tych kłamstw. Ej, to ty ją też widzisz? Ultrakonserwatywne wychowanie, co? No, że traugut na Wigilię, hymn do obiadu. No nie wierzę, nie? Jakaś ściema. Andrzej, to ten waran, to też takie chuje moje dzikie węże, co? A to ty jesteś Aga, prawdziwa dziewczyna Andrzeja, tak? No. To ty masz demona w lędźwiach. Demona? Czym? W lędźwiach. Taka bestia, że weź, ty schaboszczaka nie dojesz, tak cię nosi. Najpierw musisz... Demon w lędźwiach. Marek, jaki demon? Taki biodrowy Azazel. Co ty im nagadałeś? To wszystko po to, żeby nas zaciągnąć do łóżka? No ty co, może nie chciałeś? Chciałem. Wszystko po to, żeby ratować nasz związek. No to żeś uratował. Waranem. Ty szuj o tym. Słuchajcie, bo... To wszystko przez Marka. On to sobie ukartował. Ja tylko poszedłem po gadżety. Gadżety? No i jak wróciłem, to była Agnieszka. A potem ty zadzwoniłaś. Więc ja zacząłem opowiadać o waranie, że on mi oblizał. Bo wydawało mi się to wtedy To wszystko to jest wina Marka! To ten waran nie był dla mnie. Nie no, był. Czyli nie chciałeś się pozbyć, tak? Chciałem zaraz tam pozbyć? Nie! Nie? Nie, to no bardzo nie ciekawe, tak. Andrzej, no to wiesz, był czy nie był? Andrzej! To ja trochę był! Krzysiek, ale... no to teraz stopimy! To nie, ja ale... No, czekaj, Andrzej, nie! Andrzej, w tej chwili powiedz mi, jak to... Aga! Przestańcie, no! Marek, dlaczego ty ze mną o tym nie pogadałeś, co? Nie wiem, no nie znam się, nie orientuję się, ale chyba są jakieś miejsca, kluby, kółka, warsztaty, gdzie ludzie seksują grupami. Żeby znajomych wciągać. Seksują grupami? I wy tu chcecie coś takiego? Nie wiem, czy chcę. Chyba nie chcę. A odkąd o tym przeczytałem, to nie mogę o niczym innym myśleć. Lucia, teraz to jest trendy, exciting. Ludzie się na forach rozpisują, że to zmieniało ich życie, ratowało małżeństwa. Podnosiło adrenalinę, zbliżało do siebie. Lucia, ja chciałem coś ulepszyć. Coś zrobić, żeby było tak jak dawniej. Pamiętasz biwak w Krośnie? Albo jak się wymazaliśmy cali czekoladą i udawaliśmy wymianę studencką. Brakuje mi tego. Ty zawsze marzyłaś o tym, żeby skoczyć na bungee. No i ja właśnie na nowym lepszym związku.pl czytałem, że ten swing to jest właśnie takie bungee. Ta, i tu i tak pięknie guma to przewalą, nie?
Hej! Słuchaj, dzwonię do ciebie, bo szykuję pociąg. No raczej nie inaczej, nie? Pociąg dziś na stacji Sopa. Wysz chłopaków koniecznie. A, no Janetę, nie? Aby się znowu obrazi.